Także wybiłam szybę głową, nie chcąc grać na skrzypcach. Jestem Julia Borkowska, studiuję dziennikarstwo i komunikację społeczną, a na co dzień gram w kapeli zespołu pieśni i tańca w Wladisławia. Miałam 6 lat i chciałam grać albo na skrzypcach, albo na harfie. No i dość oczywiste było, że w moim mieście, które jest dość małe, no nie ma klasy harfy. Najpierw byłam rok w konserwatorium, a potem, jak już mi się spodobało i rodzice będą pewni, że będę grała, to posłali mnie jakby tym normalnym tokiem nauczania, 6-letnim, do szkoły muzycznej. Moja pani z muzyki, właśnie z mojej szkoły, która jednocześnie prowadziła tą kapelę, prowadzi dalej, zapytała się, czy chciałabym dołączyć, no i ja chciałam, no bo brakowało mi tych skrzypiec, tym bardziej, że wreszcie mogłam grać to, co bym chciała grać, a nie to, co jakby program mi narzuca. Chyba najbardziej pamiętam te koncerty, które miały miejsce gdzieś na jakimś festiwalu za granicą, na które jeździliśmy właśnie z naszego zespołu, bo to już jest zupełnie inny klimat, gra się w różnych miejscach, czasami na scenie, czasami na plaży, więc to są takie koncerty, które budzą dużo emocji po prostu. To była zbudowana scena z desek, taka powiedzmy, nie powiem, że prowizoryczna, no bo to była scena, aczkolwiek ona była umiejscowiona no, na plaży w... To była Słowenia chyba. No i po prostu musieliśmy się zmieścić my, kapela, musieli się zmieścić tancerze, no i jeszcze nagłośnienie, więc zawsze to też jest wyzwanie. Miałam kryzys i był to dość duży kryzys, ponieważ generalnie to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Mam na myśli, przez długi, długi czas po prostu nie lubiłam grać na skrzypcach, bo w szkole muzycznej gra się to, co jest narzucane przez program, czyli etiudy, które są po prostu techniczne i nie jest to coś, co dziecko by chciało grać. Moja mama mnie oczywiście pilnowała i stałam przy pulpicie z nutami. Za moimi plecami była meblościanka z witryną szklaną, to jest kluczowe. I w pewnym momencie ja już bardzo nie chciałam grać i odwróciłam się. I z taką niechęcią, z taką jakąś rozpaczą chciałam dosadnie dać do zrozumienia, że nie chcę grać na skrzypcach. No i oparłam głowę o tą szklaną witrynę i z takim gestem głowy powiedziałam, nie będę grać na skrzypcach. No i tak jak moje czoło zderzyło się z szybą, no to tak ta szyba się stłukła.